Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w Mortal Shell. A więc tak, powiem wam szczerze, że dla mnie minęło strasznie dużo czasu i gdyby nie to, że pamiętam. Strasznie pamiętam w sumie tylko ten fakt, że zepsułem światełko. To prawdopodobnie bym nie pamiętał, co się w ogóle stało i tak dalej. I tak. Mówiąc szczerze, to. Ja ostatnio w ogóle zaglądałem do Mortal Shella. Nie wiem. Ale tak, no właśnie. Wielka przerwa. I zarówno. W sumie tylko dla mnie, bo wy tam mieliście ciągłość tego wszystkiego i tak. Dzisiaj wyjątkowo widzimy się też w Full HD, a nie w 4K. Jest to spowodowane głównie jedną sprawą. Ogólnie ostatnie odcinki w 4K nagrywane. Nie wiem, rzucały mi się kilka dni. Więc stwierdziłem, że nie ma sensu tak sobie po prostu przykrzyć życia dla jakości, która niepodważalnie lepszej. Dzięki temu też jest lepszy, co prawda, kodek na YouTube jest stosowany przy przetwarzaniu YouTube'owym, ale nie ma co się męczyć z taką jakością i potem mieć ograniczone możliwości wrzucania przez to, więc tak. Jeśli kogoś zastanawia, czemu wszystkie gry, które ostatnio pokazuję, są w Full HD, a nie w 4K. A czy w dwójce? 4K jako jakość powróci może za jakiś czas, jeśli będę miał dostęp do lepszego, szybszego przesyłu internetowego. Na obecnym to takie pliki, które potrafią się wygenerować po 60 giga na 4K, to ciężko mi wrzucić regularnie. I tak, ostatnio, jeśli pamiętacie, udało się pokonać bossa tej krainy, co włączyło światełko, więc tak. Nie wiem, co tu się stało do końca, poza tym, że lokacja się zmieniła na mniejszą, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale tak, dzisiaj musimy w takim wypadku pozwiedzać pozostałości tej lokacji na tyle, na ile się da. I może przy okazji fajnie byłoby też. A co tam jeszcze? No, brakuje mi słów, wybaczcie. A fajnie by było właśnie pozwiedzać ją, ewentualnie dostarczyć wszelkie rzeczy do tego, jak mu się nazywał ten gościu, no ogólnie tak to. Super, zginiemy, no do tego gościa stan prosił o te całe gruczoły, właśnie tak, zdobyliśmy dzisiaj, znaczy ostatnio w sumie nie dzisiaj gruczoły. Więc wydaje mi się, że jeśli przyniesiemy mu to, co prosił, to będzie za to jakaś nagroda. I w sumie tak, wiecie co, Boże, najlepszym wyborem byłoby teraz się nie przejmować tym wszystkim. Po prostu zawrócić. Wiecie, głównie w celu obejścia spokojnego. Nie przesadzałem trochę z ilością tego wszystkiego? Będzie te duchy. I tak. Lokację pozwiedzam, definitywnie. Wiem, tu się chyba dużo. Ale nie wiem, czy teraz, czy jako ta postać. Dobrze, że przydać, że ten cały jak mi tam, no. Nie pamiętam imienia, pamiętam tylko przydomek czcigodny. A właśnie mniejsza to, jako ten cały czcigodny jestem skłonny pozwiedzać dużo. I nim dalej grać, bo super postacią się okazał. Tak, wydaje mi się, że do takiego zwiedzania lepszy mógł być ktoś inny i w tym miejscu chyba mnie nie było, sądząc po tym, że nie kojarzę, bo oni byli w tym segmencie. Więc tak, może wyjdziemy w jakieś nowe miejsce. Aby się powtarzamy. Tak, więc samo strzeżenie i znów się pojawi. Zasięgi renderowania w tej grze są po prostu zabójcze. A, jednak tu byłem. Okej. Dobra, to ciekawe. No powiem szczerze, nie pamiętałem tego wszystkiego. Więc tak. Chyba, że to było idealnie właśnie ta dziura, którą włoziłem po raz pierwszy. W ogóle takie tam różne głupoty. Bardzo możliwe. Dobra, mniejsza. To wyprowadzi nas w takim miejscu. A wylazłem tutaj. A, to może jednak od początku byłem w tym samym miejscu, tylko mnie się wydawało, że coś było tutaj innego, czy tak. I dobra, mniejsza, to jak mówiłem, chyba tą lokację
pozwiedzam kiedy indziej. Póki co po prostu tym prędzej wiać, starając się dostać w bezpieczne miejsce z tym całym gruczołem i zobaczyć co to tam dalej da. I tak, szczerze powiedziawszy, dzisiaj mógłbym kontynuować przygodę właśnie Red Dreamem, jak już powtarzam. Ale nie wiem, czy też dobrym pomysłem nie byłoby rozwinięcie trochę innych postaci, no, nawet chociażby tego naszego starego, dobrego Harosa. Wasala. Pierwsza postać, którą w ogóle gra nam dała. Ja. Chociaż tak szczerze to nie... Może jest fajne i warto byłoby też o nim pomyśleć, ale... Okej, zdecydowanie jest tutaj pełno, a i wcześniej nie było, co? Jest delikatnie mówiąc niepokojące, że wszędzie tylko oni i oni. No bez przesady. Możecie im rzucać sztylet. Już tego to nie pokonam. Nawet gdybym chciał. Ale dobra. Mniejsza, jesteśmy przy niej, więc tak. Udało się uciec, przynajmniej chwilowo. I tak jak widać, jesteśmy już przy końcu. Potrzebujemy tylko dużo jeszcze przebłysków i trochę tego, ale trzy ostatnie umiejętności będziemy mieli maksa. Więc... Jak mówiłem, chciałbym zmienić postać, co... Dobrym pomysłem może byłoby teraz zastosować wszystko, co mamy. I wiecie, jeśli już byśmy zaliczyli może wszystko tak maksymalnie na nim, byśmy mogli wtedy z czystym sumieniem przejść na następną postać, więc tak. Uczucie daje nam 4. 14? Okej, czyli maksymalna znajomość daje jeszcze więcej tego. Mądrość daje 2 początkowo, potem będzie jeszcze więcej z tego co widzę. Okej, daremność daje 6. Chyba im więcej, tym więcej, nie, to jest różnie. 1? Okej, daje 1, 2. Dobra, mamy 34. Jeśli się nie mylę, potrzebowaliśmy czegoś około 60, ale tutaj 15, dobra, jesteśmy blisko sukcesu. Sprawdzę tylko, czy nie wziąłem za dużo, mam 49, więc tak. Tutaj potrzebujemy 15, tutaj 25, to już daje 40 łącznie. Jeśli dobrze liczę, tak, i tutaj 26, dobrze, dobrze, nie pomyliłem się. Więc brawo dla mnie. Więc brakuje jeszcze... 11, sporo. Ale zobaczmy w takim wypadku, jak tam z Mazią. Tutaj 300, niewiele. Tutaj mamy chyba 200, bo to się sumuje, jeśli się nie mylę. A tutaj 750, nie, dobra, to było po prostu 500. Okej, okay, a tu? Chodzący się tar? 2500? Wow! Dobra! Dobra. Jeszcze pozostałości taru swoją drogą. Wszystko, co po prostu nam daje tar, to... wymżarł. Zastygły. 350, teraz 550. A może coś, nie wiem, dobra. Mniejsza. O, skażonego nektaru wolę nie ruszać. Wydaje się być groźny. Ale tak, mniejsza. A swoją drogą zapomniałem, że mamy coś takiego, co pozwala mi w dowolnym momencie przywołać sobie mieczyk. Tak. Dobra, mniejsza. Mamy w takim razie 6992 i 49. Pozwoliłoby nam nauczyć się kolejnych zdolności. Tutaj mogę te dwie wziąć, jeśli mam, jeśli bym chciał. Ewentualnie tutaj 3000. Mam coś jeszcze, co bym mógł wtedy? Aha. Wtedy nie... Wtedy to bym mógł jeszcze. I tak tego nie używam, ale dobra. Weźmiemy, po prostu byle by było jak najbliżej już końca. Bo tak mówię, fajna postać, ale chcę zobaczyć też innych możliwości, więc... Im szybciej w maksimum, tym szybciej się przerzucimy na kogoś innego. No salve can cure my trembling hands, or these disquieting dreams. My brethren whisper of redemption, another way, an immaculate path, heralded by saints. Okay, teraz dominacja. Tutaj. The infirm must be removed from our ranks. The poison of dissent and the frailty of flesh cannot be permitted within our sanctuary. This is a small price for unity, but I'm certain they will go willingly to their deaths. If not, I shall aid them.
Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze 11 kilka tysięcy. Będziemy mieli już kompleta. Okej. Okay. Znowu te duchy. Nie lubię ich, ale wiem, że trzeba się ich pozbywać czym prędzej, bo jeśli tego nie zrobię, to będę miał problemy. To nie ich przywołują? Czy co? To mniejsza. Dostałem obrażenia od... A nie, nie dostałem obrażeń. No bo tu jest ta bestia. Więc lepiej być gotowym na wszystko. Chociaż te bestie nie są jakieś... Super... Te... Tam pewnie są jakieś... Aha, są dwie. Dobra. To już zmienia postać rzeczy. Chciałem powiedzieć, że jak nie są jakieś super potężne, tak, tak trzeba na nie uważać. Jak są dwie, to już... Bardzo szybko. Dobra, widać, że zdobycie tego czoła całego coś tutaj zmieniło w świecie. Na gorsze dla nas, może na lepsze dla innych. No tak. Dwa duchy, więc muszę pierwszego się szybko pozbyć, żeby drugi mi nie przeszkodził. Wiecie, jeden silny atak pozbywa się ducha. Przynajmniej jeden silny, znaczy z wyskoku. Niestety mnie się też prawie pozbyli. Jeszcze tu są oni. Teraz parami chodzą. Niedobrze. Coś mówi, że tutaj padniemy. Może nie tak, że utracimy już wszystko. No to nie, ale... Teraz muszę być naprawdę ostrożny. Jeden cios po mnie. Mógłbym nim pójść odzyskać moje ciało, ale... Zyskanie go w tym momencie byłoby ryzykowne. Więc tak. Niech skończy się tu smród. Teraz odzyskujemy ciało. Zdobywam co trzeba. I następny atak ten żny. Tak, definitywnie. Ta ulepszenie jedno-jedne było dobrym wyborem. Jak już zginę, to po prostu ty. Ten atak, który robi, jak to sama gra określiła wcześniej, prawą miazgę z wrogów, jest potężny. Dobra. Ale mniejsza z tym. Po prostu idźmy zająć się tym, czym trzeba. I... Okej. Okay. I przy okazji tak... postaram się też zrobić ten odcinek dużo krótszy, a nie jedną. Czyli parę minut, czy godzina. Jak to ostatnio miało miejsce ciągle. Jedne co... Nie wiem, jak będzie ogólnie mówiąc. O, dobra bestia się budzi. Niedobrze, ale... Radzimy sobie. I... Możecie to na dzisiaj, jeśli chodzi o wszystko, bo tak wiem, że się powtarzam znowu. Rozumiem, że chciałbym może już właśnie wmaksować siebie tutaj towarzysza. Przebłysk, dobra, super. A i nie byłoby, wiecie, co jeszcze osiągnąć? Gdyby udało się dzisiaj pokazać Haternowi, kto tutaj rządzi i uzyskać Aksatany. Wiem, że jest to mało prawdopodobne, znając mnie. I w ogóle, ale... No, gdyby się udało ją uzyskać dzisiaj, to byłbym bardzo zadowolony. Chyba, że tam się jej nie uzyska i to jest tylko jakaś walka. Boczna całkowicie. Okej. No nie, padniemy, padniemy. Bestia nas otoczyły, więc padniemy. Ta. Niestety. No niestety, blisko była. Włożyłem wszystko w tą broń. Okazuje się, że teraz to może być powodem mojej zguby. No dobra, mniejsza z tym.
spokojnie musimy do tego wszystkiego podchodzić. Więc tak. Dobra. Jeśli bym naprawdę spokojnie do tego podchodził, to może się jeszcze uda. I okej. Brakuje już tylko 9. Tak. Wiem, że nikłe pocieszenie, no ale... Po prostu chcę, wiecie, szukać pozytywów we wszystkim. O, właśnie, przy okazji to jest jakaś znajdźka, której nie ruszymy do tej pory? Aż takie zaskakujące to jest. Do tej pory wydawało mi się, że byłem wszędzie. Figurka Tiela. A może to jednak była lokacja dla Tiela, a nie dla niego? Mniejsza teraz o to, czyja to była lokacja. Powiedzmy zgodnie ze światem, fabułą. Nie ukrywam, jest to może dla niektórych istotne, na przykład dla mnie, ale... Nie ma to znaczenia pod tym względem, że tak... Tutaj przygodowo też Eredrima właśnie można zdobyć, więc... Powiem szczerze jedną rzecz, mnie się wydaje, że jeśli już, to wszystkie te postacie są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Nie mam po prostu teorię. Na ile jest prawdziwa? Nie wiem. Na ile ma to sens w ogóle? Też nie wiem. Mówiłem. A może nie mówiłem? Nie, chyba nie mówiłem. Ale świata gry jako taką nie znam. Tylko tyle, co udało się tutaj wyczytać, czy dialogu, tyle o tym wszystkim wiem. Nic ponad tym. O, oboje padli. Kolejny jest. Super. 18. 18. Bo coraz mniej, a niestety nadal sporo. To jeszcze, jeśli się moje kalkulacje nie mylą, a pewnie się mylą. Daję na to 50%, że się mylą, a 70%, to chyba brakuje 7 właśnie. Więc tak, jeśli brakuje rzeczywiście tylko 7, to prawdopodobnie na ten moment będziemy mieli wszystko, co trzeba. Żeby właśnie uzyskać już pełni ten ulepszonego Eredrima. I okej, kolejne jakieś święte pismo. I tutaj muszę przyznać, pamiętałem, co one robią. Ale no, najprościej w świecie już nie pamiętam. Bo tak, kojarzę, że jakieś tam jedno stosowałem przy czymś czy coś. Tak żal teraz powiedzieć, że już nie pamiętam w ogóle, co on robił. Więc tak. Okej, niestety będzie rzut główką. Tylko minąłem, nieźle. Tylko chyba jeśli rzut główką wykonałem, to nie dostaję za nich nagrody. Tak. Jeśli chcę dostać nagrodę, to muszę ich pokonać zanim rzucą główką. Szybko żyj tego grzyba. Tylko tu się, że tutaj będzie atak sporej ilości tych postaci. Dobra, więc skoczcie. Okej. Dobra. Dobra, pojedyncze. Liczyłem na to, że będzie ich więcej naraz. Ale i tak, jeśli będę wystarczająco spokojny, będę sobie poradzić ze wszystkim. Dobra, mniejsza nas. Co? Weźmy jego szybko, po prostu aktor jako takiego darmowego uzdrowienia. Czy tak, leczenie darmowe. Coś tu się zmieniło? Chyba nie, więc nie trzeba włazić. I teraz tak, tak. I nie. To będzie gorzej, tak idę. Więc... A, i tak już nie zauważyłem. Dobra, to tego jeszcze mogę pokonać. I chyba trzeba podchodzić do tego wszystkiego ostrożnie, bo z tego co widzę, to kolejny sobie tam już głowę rzucił.
to jest prosto, nie mają nie rzucać głowy. Okej, czyli nie robić ataku z wyskoku, tylko 3 zwykłe. Jeśli nie chcesz, by rzucili głową. Dobra, warto wiedzieć. I te z wyskoku w sumie... Nie mam w sumie w ogóle, tak szczerze mówiąc, już się plączę. Ale są nieopłacalne pod prawie każdym względem jako... Aha! Tutaj to i tak nie starczyło. Dobra. No i 2 upiory oczywiście. Będą spalić swoim lodową magią, przez co... Nieważne... Jakie będą sytuacje, one i tak po prostu nie trafią. I zablokują. Za tym idzie, nie będę mógł nic zrobić. O, aż cud, że tego... Okej, dobra. Na spokojnie, gwiezdny kluczu. Na spokojnie. Spokojnie. O, nie masz tych grzybków. Muszę przyznać, to akurat jest smutny. No tak, zostawiłem tutaj młotek ten, zapomniałem o tym. W ogóle mam coś nowego? Tutaj? Nie. I definitywnie, jeśli nawet jeszcze jakieś ulepszenia zdobędę, powiem wam szczerze, musimy ulepszyć inną broń, nie tylko to ostrze. Chociaż lubię ostrze, tak obawiam się, że jeśli będzie jedynym, co będę ulepszał, to niedługo będziemy mieli problemy z jakimiś szybszymi opponentami. Więc tak, następne ulepszenia pójdą... Prawdopodobnie na dłuto, jak tak myślę. Bo nie wiem, czy jest coś innego, z czego tak lubię korzystać. No, jeszcze jest maczuga, ale... Powiedzmy, że maczugi nie umiem używać aż tak dobrze. Więc idziemy i... Świecia. Pusta męczennika. Starodzienny obwinięty wokół strzaskanej rękojeści. Coś takiego. Okej, czyli... Znowu oni? Serio? Czyli co? Czyli, że trzeba było po prostu... zdobyć to coś, żeby to się otworzyło, czy nie wiem? Powinno iść najprościej w świecie, ja nie ogarniam. Tak naprawdę trzeba było zrobić, żeby się otworzyła ta skrzynia. Ale dobra. Dobra, teraz którędy tylko było najszybciej? Niestety nie pamiętam, ale... Nawet mniejsza z tym, którędy było najszybciej, czy coś. Pofarmimy sobie więcej. Tak. Nie są to trudni wrogowie, a... Fajnie z nich wypadają. Zarówno te... Jak to się nazywało? Przebłyski? Chyba tak, bo to są przebłyski. Wiecie, to powiedzmy... Punkty rozwoju, jak i... pseudodusze. Mówię pseudodusze, bo w sumie... Nie ma co się oszukiwać, ten tar cały działa identycznie do dusz Dark Soulsa. I tu akurat pamiętam, że wiecie, że się nazywał tar. Więc tak, tutaj nie będzie zaskoczenia. Dobra. Chyba tędy było bardzo szybko, ale już nie pamiętam. Więc tak. I przy okazji 23 minuta, więc lada moment trzeba będzie kończyć. Ale mniejsza. Co ja, to chyba był spory skrót. Jeśli się nie mylę. Albo jeśli nie był to spory skrót, to przynajmniej naprowadzało to na inną ścieżkę, z której łatwo było trafić z powrotem. Chociaż szczerze, to ja już nie wiem. Jak mówię, nie pamiętam, kiedy ostatnio zaglądałem do tego wszystkiego. Chociaż w sumie łatwo mógłbym to sprawdzić, na bazie po prostu tego, kiedy zdobyłem achievementa za pokonanie tamtego gościa, którego tam ostatnio pokonywałem. Ale tak, jestem zbyt leniwy, żeby to zrobić. Chociaż wiecie, zadajcie chwilkę, a kiedy to w ogóle zdobyłem? O! Więc tak, ostatnio grałem, nie licząc dzisiaj, to 14 września. Za. Tylko w sumie minęło parę tygodni od ostatniego czasu. No dobra, tu
może nawet bardziej podchodzi pod miesiąc niż tygodnie. Ale okej. No proszę. Jednak miał rację, że to był skrót. Cokolwiek pamiętam. No tak. Właśnie, a propos tego. Nie pamiętam właśnie. Widzę, że wiele skrzynków w tej świecie, więc aż żal byłoby nie skorzystać, chociaż już myślałem, że te grzyby lecznicze się nie odnawiają podczas tego wszystkiego. Jeśli tak, to byłoby masakra. Aż teraz właśnie musimy sobie radzić bez grzybów leczniczych. Ale tak, na szczęście wszystko się odnawia, więc nie ma co płakać. A widzę, że tak, że skrzynki są otwarte, czym się świeciają. A jak zrozumiałem po tym, co było wcześniej pokazane, się świecia, to jest otwarte, więc tak. W tym momencie chyba po prostu najłatwiej w świecie jest powiedzieć, że właśnie możemy otwierać skrzynki. Tutaj mamy torbę taru, okej. Okay. Fajne. Było to ciekawe, to... Słownie, chyba wszyscy wrogowie zostali zamienieni na nich. Czyli co, to oznacza mniej więcej tyle, że po zdobyciu tych buczołów po prostu... Cała ta lokacja będzie się zmieniała w przeciwników takich typowych dla lokacji, z której gruczoł wyciągnęłem? Wyciągnąłem. Nie umiem języka polskiego, więc tak, wybaczcie, jeśli coś nieprawidłowo gadam. I tak wiem, że nie powinniśmy mówić gadam, tylko mówię, ale... To jest oczywiste kwestie, więc... no, mniejsze. A teraz szybko wykonałem to tak. Jełopo. Wybaczcie krótką przerwę. Ale tak, miałem jedną szybką akcję z domownikami. Tutaj mogę już coś powiedzieć. Otworzyłem przypadkowo jedną skrzynkę podczas tej nieobecności. W kontekście takim, że tak, pokonałem gościa, otworzyłem skrzynię i niestety zapomniałem, że jest co wyciszone, wycięte. Zon dzwoni? Okej. Okay. Mniejsza. I po prostu otworzyłem, tutaj to była skrzynia i tam zdobyliśmy twarz. Kartujący, więc tak. Mógłbym mieczyk zrobić na plus 5, albo ulepszyć coś innego na plus 1, a ten mieczyk kiedy indziej do plus 5-kować, że tak to nazwę. Ale nie jestem przekonany, która opcja byłaby najlepszyć coś. W sumie nawet nie wiem, czy ten miecz powinienem jeszcze dalej korzystać, ulepszyć, czy nie. I dobrze. 20 kawałek, jeszcze tylko 5? Tak, tylko. Tylko gwiezdny klucz. Naucz się mówić prawidłowo. To będzie okej? Okay? Tak, znowu będzie. Będzie. Dobra, mniejsza. Naprawdę już zacząłem się sobie... O, rozpraszyciel, tak. Mam kolejny. Jest! Znaczy tego dużo dziadostwa się pojawia. Ale dobra, mniejsza o co? Co, tak będzie sterczał i w ogóle energii nie regenerował ani nic. Dobra, łykaj tego grzyba. Póki jest jeszcze okazja otwierania krzynków, to chcę je otworzyć. I tak. Jeszcze chwilę będziemy musieli posiedzieć z Eredreamem. Ale no. Brakuje nam dosłownie... Ile? Ha. 300 tych wszystkich tarów. I 4 przebłyski. Więc tak. Nie będzie to już jakoś szczególnie długo. I znowu zacznę z tym będzie. Ale dobra, mniejsza. Wiecie o co chodzi. Najważniejsze jest to, że właśnie nie zostało nam wiele czasu, gdzie będziemy musieli w nim siedzieć. Dobra, tutaj się chyba nic nie zmieniło. Więc tak. Lada, bo my właśnie wymienimy go na kogoś innego. Jeszcze nie wiem, którą postać, ale tak. I cóż. Więcej skrzynek tutaj nie widzę. Zdecydowanie są, bo jestem pewien, że po prostu widziałem ich mnóstwo. Ale zanim coś uruchamiamy ją. Tak. Nadal dzwon bije. Ej, jakiś nowy gościu. Tutaj, co jak mógłbym już tego dokonać, ale nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Zobaczmy, kto dzwoni tym dzwonem. Dzwoni sam z siebie albo od tych łańcuchów. Okej. Okej. Warto wiedzieć.
powiedzieć. To zaraz jeszcze wydajemy z naszym tym kolegą. Jak zobaczymy, czy co on da na sprzedaż, może coś nowego się pojawiło, to potem idziemy już oddać tamto i będzie dobrze. Okej, więc... ja, nic nowego nie ma. A szkoda. A, swoją drogą jeszcze nie spróbowałem żaby. Ostatnio próbowaliśmy szczurów, wiem, to chyba. Chociaż w niektórych regionach szczury się normalnie. Nikt nie ma nic przeciwko temu. A tutaj jeszcze żaba została niespróbowana. A mniejsza. Dzwoni ciągle. Ale nie wypowiada się, że też błąd robił. Ale dobra, mniejsza z tym. Dajemy mu to coś. You found it. The sacred gland. I knew you would. Careful now. It's a fragile vessel for the divine. The devout squander these gifts, letting them rot. They dwell in the revered temples, but waste what remains of their precious offerings. You must endure another temple, arduous though it may be. Once you return with another sacred gland, I will infuse your tarnished seal with another gift. Okay. Posłużenie lub przynajmniejność zniszczona pieczęć. Dobra i... Zaklęcie pieczęci krystaliczne. Stary więzień nasycił swoją pieczęć prawdziwym nektarem, który wydobył z krystalicznego gruczołu. Irg to zmienienie, a reszta działa chyba tak samo. Tylko widzę coś tak jakby atak tym razem. Ale okej. Okay. Faktycznie możemy zmieniać tryby. Ma coś jeszcze do powiedzenia, czy już nie? I'm afraid I have little to offer you without a plan to prepare. Dobra i... Z tego co widzę, co... Oddanie gruczołu zmieniło ten teren tak na normalny. Okej. Okay. To w takim wypadku pogadajmy jeszcze z nim. You again, stranger. Znowu? Jak znowu? I thought you'd been eaten by that creature in the tower. Jaki wieży? If you enjoy hunting in the fog, I can call it once again. Simply bring me a glimpse. Any glimpses at all will do. There's few pleasures quite like a glimpse of another life. You can get lost in them, forget your own troubles. Sometimes I forget which memories are mine, but no matter, they are mine now. Do we have an accord? Then you will face the beasts again. They're so eager to prove themselves worthy. Even if they must throw them away here. Do you tire of the hunt? I'll gladly send the fog away. Just bring me a glimpse. A little taste of futility, perhaps. One second. That is, if we have an accord, then you will face the beasts again. Okej, dobra, wiecie co? Nie wygląda na to, że tutaj płacąc jednym przebłyskiem mogę włączyć albo wyłączyć mgłę. Ciekawa sprawa, dobra. Wiecie co w takim wypadku? Wiem, że te odcinki będą krótsze, więc mam 34 minuty. Ja w tym momencie zakończę. I cóż, między odcinkami popoluję sobie jeszcze te 5 przebłysków i trochę taru. I następny epizod idziemy w nowe miejsce jako nowa postać, że tak to nazwę. A póki co, dziękuję wam bardzo. I cóż, to by było na tyle, więc trzymajcie się i... Hej, hej!